Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Hydrochlos się kłania. Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić tym, co kupiłem ostatnio do zbiorników, ponieważ mój najmłodszy synek wrzucił do akwarium lampkę, no i w znacznej części się te diody przepaliły, więc musiałem kupić nową lampkę. Przy okazji filtr, który tam pracuje, to jest kaskada WZ1 Aquaela. No, tak już ledwo ciągnie. Więc stwierdziłem, że nową przetestuję kaskadę. No i trzeba było kupić nowy filtr kubełkowy do 45, więc, bo tam pracuje Oase, filterek kubełkowy, taki najmniejszy Oase. No ale zaczął strasznie głośno chodzić, powietrze zaciąga po prostu i cały czas głośno chodzi przez to. I zmieniłem go swojego czasu na filtr też kubełkowy, taką podróbkę Oase. I filtr jest świetny, tylko niestety nie ma pompki do zalewania, więc trzeba zaciągać tą wodę, a to jest, delikatnie mówiąc, trochę mnie to obrzydza. Wolę jednak wydać trochę kasy i kupić sobie filtr z pompką, który będzie łatwiejszy w obsłudze. No dobra, co my tu mamy? JBL. Kupiłem JBL-a, bo miałem. Byłem z nich zadowolony. Nie miałem tej wersji, miałem 700 i miałem 901. No to jest dwójka, 402, wersja najnowsza. Myślę, mam nadzieję, że będę z niej zadowolony również jak byłem z tych poprzednich filterków JBL-a, które gdzieś tam sobie leżą w zaciszu mojego warsztatu. Także nie wiem, czy znacie ten filtr. Ja byłem bardzo z JBL-ów zadowolony. Wymieniłem je tylko i wyłącznie dlatego, że trochę były jednak za słabe do tego zbiornika, w którym pracowały. No i poza tym chciałem przetestować coś nowego. Tym razem właśnie ten pójdzie do 45 i zobaczymy, jak się tam będzie sprawował. Myślę, że chyba powinien dać radę. No i przede wszystkim dlatego, że mało prądu pobiera. Bo z tego, co pamiętam, miał pobierać 4 W prądu. Więc tak, tu jest nawet 4 W prądu. No, wiadomo, w dzisiejszych czasach jest to dosyć istotne. Tidal 35, najmniejszy z możliwych. Akwarium mojego synka ma 25 litrów, więc myślę, że bez problemu sobie tutaj ten filterek da radę. Słyszałem dużo dobrych opinii o Tidalu, więc przetestujemy go. To jest filterek Sichema. Niby Sichem, ale właściwie to produkowany przez Siche. No ale to jest praktycznie to samo. I ma 5-letnią gwarancję, zobaczymy. Jak do tej pory, jak mówiłem, cały czas korzystałem z kaskad Aquaela i byłem z nich mega zadowolony. Tylko że z czasem u mnie te Aquaele jakoś tak strasznie zmniejszają się ich. Nie wiem, czy to silniki słabiej chodzą, czy o co chodzi, ale po prostu w tej chwili ten przepływ jest prawie żaden, nie? Tam nie ma dużo ryb, no bo to jest malutki zbiorniczek, jest mnóstwo roślin, więc właściwie ta filtracja mogłaby się jeszcze uchować, no ale wolę sobie zabezpieczyć, kupić sobie nowy filtr w razie czego, a w razie jakby się ten nie sprawdził czy coś, zawsze mogę wrócić do starego. No i lampka. Długo się zastanawiałem nad nową lampą do tego zbiornika. To jest low-techowe 25 litrów, więc tam powinno być jak dla mnie mało światła. Ale z racji, że była dla mnie istotna regulacja mocy oraz ustawianie sobie dowolnych kanałów i kolorów i tak dalej, plus ewentualnie wypróbowanie jako oświetlenia nocnego, bo ja tam potrzebuję oświetlenie do pokoju synka, to stwierdziłem, że kupię właśnie Fluvala. Ustawiłem sobie go tak mniej więcej na połowę mocy, ponieważ, bo już go otwierałem, nie dałem rady, musiałem go otworzyć i przetestować. Jest do niego bardzo fajna aplikacja, bardzo prosto się obsługuje przez Bluetootha.
pełne regulacje, jest możliwość automatycznie ustawiać sobie świt, zmierzch, różnego rodzaju kanały i można to robić również manualnie. Także jak na razie mi się bardzo podoba. Zastanawiam się tylko, czy na tym 1%, bo ustawiałem ją jako lampkę nocną na 1% i dalej świeci dosyć mocno, więc zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w nocy. No dzisiaj ją przetestujemy, zobaczymy, jak to wygląda, czy nie jest za mocna, czy będę musiał przy starym oświetleniu zostać. Chodzi tylko o pierwsze godziny, jak syn zasypia, tam po prostu trzeba do niego czasem zajrzeć, zobaczyć, czy nie wyszedł ze śpiworka, albo po prostu nie śpi na podłodze, bo odwala czasami niezłe numery. Lampka jak wygląda? Bo może wam pokażę wszystko w ogóle. Czemu nie wpadłem na to? Dobra. Tego to nawet nie wyciągnąłem, nie wiem, co to jest. A, to jest do powieszenia na akwarium. Tym się przyczepię. No i lampka wygląda tak. Ona jest na czymś takim powieszonym. Tu jest zapewne regulacja, tu się wkłada. I tu się reguluje wysokość. Lampka jest naprawdę bardzo mocna i na te 15 W, co tutaj jest, to uważam, że jest bardzo mocna. Za mocna do tego mojego zbiornika, ale to jest fajna sprawa, bo jakbym, nie wiem, wpadł na pomysł znowu założenia high-techa, to sobie zawsze mogę ją do high-techa przełożyć. Także lampka jak na razie ma duże plusy. Zobaczymy, jak ją będę testował po roku, czy tam w dłuższym czasie, jak będzie działała. Dobra. Tego Tidala nie otwierałem jeszcze. Nie patrzyłem, co jest w środku. W ogóle jak on wygląda. Są jakieś media. I to jest chyba Matrix Sihema. Także duży plus za to. Tak, to jest Matrix. Jest jakaś gąbka jako prefilt tam na dole zastosowana. Jest bardzo małe. Tutaj prawie tyle co nic miejsca na złoże w środku. Także w tej kaskadzie Aquaela jest jednak chyba trochę więcej miejsca. Tu wejdzie ten Matrix i niewiele więcej. No cóż, ale do zbiornika 25 litrów, gdzie mnóstwo jest roślin, myślę, że nie będzie problemu, będzie on sobie tam spokojnie wystarczał. Jak zrobię porządek z tym zbiornikiem, to postaram się go pokazać, jak już to wszystko będzie tam założone i będzie działać. Jak na razie to zajmuje się z nim starszy syn, ale ostatnio mu się specjalnie nie chce, więc... A ja chciałbym, żeby jednak trochę się tym zbiornikiem zajmował sam, a nie, że wszystko ja go wyręczam, więc zbiornik jest trochę zaniedbany. Może nie jakoś strasznie, ale przede wszystkim jest zarośnięty i o to chodzi. Bo tam nie mam problemów ani z glonami, ani z niczym. Rośliny sobie rosną nawet przy takim słabym świetle, który tam jest. A w tej chwili jest może, nie wiem, ze 4 waty światła, bardzo mało. Dobra, i ostatni. JBL. Całkiem spoko zapakowane. No ja już tą konstrukcję znam. Już mówiłem wam, że z niej korzystałem. Ojej, będę go musiał przepłukać. Ale śmierdoli. On był testowany i dlatego jest mokry, wilgotny trochę. Musiał być chyba testowany, czy wodę była w środku i dlatego taki zapaszek. Są niby trzy kosze.
z gąbkami. Jeden sobie zmienimy na pewno na jakieś złoże. Ale dziwne, bo te kosze zupełnie inaczej wygląda niż te pozostałe filterki, które miałem JBL. One były trochę inaczej. Kosze były takiej samej wielkości, a nie te tutaj, że ten środkowy jest mniejszy. No ale ten filterek, ale śmierdoli. Ale ten filterek jest zdecydowanie najmniejszy z nich wszystkich. A to spoko, bo mi się zmieści w szafce, nie będzie dużo miejsca zajmował. Tutaj oczywiście jest pudło z rurami. Fajnie, bo są te rury małe. A ja mam gdzieś prefiltr Sihema, którego nie mogłem do tej pory zastosować, bo mam wszystkie rury grube. Te filtry od... które tam wcześniej miałem w 45, wszystkie miały grube węże. Nawet te małe Oase filtry po prostu miały duże, grube filtry i rury i nie mogłem tam założyć. A ja tam mam krewetki, więc trochę było to problematyczne, więc myślę, że wreszcie będzie fajnie, wreszcie będą krewety miały spokój i nie będą wpadały do środka. Dobra. Jeszcze wam coś pokażę. To myślę, że większość z was zna. Ja bardzo lubię. Teraz mam rybki. Większość ryb, które lubi właśnie biotop czarnej wody. Więc z racji tego kilka różnych, żeby wypróbować sobie po prostu, który z nich najlepszy. Ekstrakt z torfu tropikala. Torumin. Z tetry, to jest podobny preparat, i tropol, tego jeszcze nigdy nie widziałem, znaczy widziałem oczywiście, ale nigdy nie stosowałem, więc z aktywnym jodem, więc zobaczymy, co to jest. Nie żebym to miał w 300, myślę, że może to zastosuję nawet w 300, żeby tam delikatnie obniżyć twardość wody. Ale z racji tego, że teraz tam rzadko podmieniam wodę, to mam w środku węgiel aktywny i żywicę jedną wymienną. I to się świetnie sprawdza, bo można sobie pozwolić na dłuższe przerwy pomiędzy podmianami, jak się nie ma czasu. No ale oczywiście jak się stosuje takie rzeczy, no to zaraz to wszystko, te żywice i węgiel wszystko wciągają. No i klasyczna trójka, Sihema, też właśnie z racji rzadszych podmian warto mieć coś takiego u siebie, żeby raz na jakiś czas zastosować. Prime. Słuchajcie, jest mnóstwo w tej chwili różnych rzeczy, nawet Aquel. Nie chcę, żebyście odebrali to jako reklamę, bo po prostu ja już miałem to u siebie, a to było w zestawie i było cenowo bardzo fajnie, więc kupiłem po prostu. To są te niby 30% więcej buteleczki, więc cały kupiłem zestaw. Ale możecie sobie równie dobrze kupić czy Aquaela, podobne zestawy, czy jeszcze innych firm i też są porównywalne. Może nie takie same oczywiście, bo Sihem jednak jest dosyć dobrą firmą, ale jest kilka innych firm na rynku, które też mają bardzo dobre produkty. No i to tego jeszcze nie użyłem, chociaż nie, też już kiedyś miałem, dawno temu. Miałem teraz nowe ryby od kumpla, muszę wam pokazać w ogóle 300, bo mam nowe ryby, jest teraz ten zbiornik naprawdę, no jest przerybiony, no co by tu nie mówić, jest tego od cholewci, więc po prostu, żeby się też ryby nie stresowały, kupiłem sobie to. I ostatnia rzecz. Garlic oil, czyli czosnek. On w ogóle naprawdę tak daje czosnkiem, że to się w pale nie mieści. Już wczoraj wypróbowałem. Jest pipeta i jest taki wyciąg w oleju.
No chodź tu, dziadzie. No kurde, nie chcę wyjść. Dobra. Tak wygląda. Wczoraj mi kapnęło na ręce i trochę na podłogę. I tak śmierdziało czosnkiem. Czy pachniało, jak to kto woli. Czosnek oczywiście najczęściej kupowałem i używałem świeży, ale z racji tego, że u mnie najczęściej teraz prawie jest albo chiński, albo hiszpański w sklepach, jakoś nie mogę ani ekologicznego, albo tutejszego znaleźć, więc sobie po prostu kupiłem to. Czosnek zawsze w modzie. No i od chłopaków dostałem w gratisie z czmiela, bo to są zakupy z czmiela. No to tyle na dzisiaj. Jak macie jakieś jeszcze pytanie, to walcie pod filmem. Tak, zbiorę się, nakręcę filmy o zbiornikach. Mam nadzieję, że już niedługo. Dzisiaj malowałem cały dzień szklarnię, więc teraz na szybko po prostu ten film robię. Muszę to teraz popodłączać do każdego zbiornika, więc mam nadzieję, że jak wszystko już podłączę i wszystko będzie działało, to będę mógł zrobić Wam update'y ze zbiorników. Trzymajcie kciuki za to. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.